Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na wywiad gospodarczy. Moim gościem jest prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Beata Daszyńska-Muzyczka. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Program inwestycji strategicznych to program, który jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego z jego wsparciem. Oczywiście jest to program rządowy i skierowany do samorządu. Z założenia ma to być szansa dla gmin, dla tych, dla których ważne są inwestycje lokalne i które zechcą oczywiście tutaj wystąpić z tego programu, skorzystać. Na początek zapytam zatem, czy dla wszystkich gmin w takim samym stopniu, do wszystkich gmin są tak samo adresowane, jesteśmy po pierwszym naborze, wiemy już jakie wnioski przyjęto, ile odrzucono, jakie inwestycje samorządy chcą w ramach programu realizować, zatem to przybliżmy. Tak, rozpoczynając program inwestycji strategicznych, pierwszy nabór, który rozpoczął się 2 lipca i trwał właściwie przez 6 tygodni, bo był to po pierwsze pierwszy nabór. Samorządy musiały się tak naprawdę zapoznać z tym programem, z regulaminem. Uprościliśmy wniosek, żeby był jak najprostszy dla samorządów, żeby opisać inwestycje, które są dla nich strategiczne. Inwestycje, o które chcą wnioskować, żeby móc je zrealizować na potrzeby realizacji ważnych, odpowiedzialnych, publicznych zadań, bo przez inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie, w swojej każdej najmniejszej gminie, bo do wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogły składać. Więc ten czas był wydłużony, ale po tych 6 tygodniach okazało się, że zainteresowanie jest bardzo duże, bo aż 8 tysięcy zebranych wniosków na łączną kwotę 93,3 miliarda złotych. I to było ogromne wyzwanie, dlatego że od początku, jak zaczęliśmy pracować z programem i odwiedzać wszystkie województwa, odwiedzać też samorządy, mówiliśmy, że będzie do rozdystrybuowania 20 miliardów. Dzięki tutaj zrozumieniu tych wniosków, pracy ogromnej komisji i ze strony też wyrozumiałości pana premiera Mateusza Morawieckiego, że te wnioski są bardzo ważne, że samorządy czekają od wielu lat na niektóre inwestycje. Kwota została rozszerzona prawie do 24 miliardów, bo dokładnie jest to 23,8 miliarda, które trafi w postaci promes na realizację inwestycji. Ale co ważniejsze, z tych 8 tysięcy wniosków to 4040 wniosków zostało zaakceptowanych pozytywnie. Oznacza to, że w Polsce będzie ponad 4 tysiące inwestycji realizowanych przez 97,5% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. No to teraz powiedzmy, jakie to inwestycje, bo to zawsze jest interesujące. Jakie konkretnie? Bo tam była mowa już od samego początku, że to mogą być zarówno takie inwestycje o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, ale mogą też być tak zwane twarde inwestycje, wręcz związane z, no nie wiem, można sobie wyobrazić, z energetyką, z kanalizacją, z drogami. Więc jak to się ostatecznie zakończyło na tym pierwszym, oczywiście przy tym pierwszym naborze? Tak, łącznie inwestycje, które mogą realizować samorządy, są podzielone na 35 obszarów inwestycyjnych w ramach 4 priorytetów. Ten priorytet największy, czyli pierwszy, miał możliwość uzyskania największego dofinansowania, bo aż 95% bezzwrotnego dofinansowania do realizowanej inwestycji. Ale patrząc na to, jak wyglądają potrzeby samorządu, które zostały najpierw zbadane, bo powstał taki raport potrzeb inwestycji, które samorządy dzisiaj same definiują, które są najbardziej strategiczne, które są najbardziej ważne dla lokalnych społeczności. I faktycznie tam dominują inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, szkoły, żłobki, opieki chociażby społecznej, senioralnej. Wiele też pod, które musimy przeznaczyć na wodę, kanalizację. To są, wydaje się, że jako państwo, które jesteśmy jednym z większych państw Unii Europejskiej i zakwalifikowanych jako już wysoko prawie że rozwinięte państwo konkurujące z ważnymi gospodarkami europejskimi, to jednak ciągle 58% domostw w Polsce nie ma dostępu do kanalizacji sieciowej. To jest ogromne wyzwanie. Na podstawie i zarówno wniosków, jak i tego raportu okazuje się, że ponad 11 miliardów zostanie przeznaczone właśnie na budowę dróg.
To jest największa tak naprawdę pula z tych 23 miliardów. Kolejna pula, prawie 5 miliardów, to są właśnie inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1,5 miliarda na infrastrukturę sportową, czy na przykład 1,1 miliarda na infrastrukturę edukacyjną. Żeby pokazać, jak to będzie na takich bardzo konkretnych liczbach, wierzę, że te 4000 wniosków pozwolą zbudować 3000 kilometrów dróg, tych dróg na najbardziej podstawowych, na co dzień używanych przez wszystkich mieszkańców, czyli gminnych, powiatowych. 530 szkół, 97 przedszkoli, 40 żłobków, ale też przy okazji coś dla zdrowia, bo chcemy żyć coraz zdrowiej, patrząc na to, że wyzwania z COVID-em cały czas nie odpuszczają, i 600 kilometrów ścieżek rowerowych czy 60 siłowni plenerowych. To są zadania, które będą dzięki temu programowi właśnie realizowane. No to już były konkrety rzeczywiście. A proszę nam teraz powiedzieć, bo jednak część wniosków została odrzucona. To wyjaśnimy, z jakiego powodu. Ja myślę, że też tak trochę na przyszłość, bo przecież będzie kolejny nabór, więc warto może, żeby też ci, którym się teraz nie udało, albo może w ogóle nie aplikowali, żeby wiedzieli jakby, gdzie te błędy są, czego nie robić. Tak, to tylko faktycznie dotyczy 2,5%, ale z drugiej strony wiadomo, że pod każdym tym procentem, ułamkiem procenta kryje się konkretny samorząd, który składał wniosek. I te wnioski, które zostały odrzucone, albo były, najczęściej były bardzo skomplikowane, i to, co jest dzisiaj nauką na kolejny nabór dla samorządu, żeby nie składać tylko jednego wniosku bardzo skomplikowanego. Jedno to, żeby przyjrzeć się i podzielić te inwestycje na pojedyncze wnioski, które pomogą realizować krok po kroku, tak, na takie etapy, może nawet większe przedsięwzięcie. Druga rzecz, żeby też całego programu się nauczyć, który chcemy prowadzić bardzo cyklicznie, regularnie powtarzać nabory, to żeby jednak podzielić na takie też mniejsze inwestycje. I w momencie, kiedy przejdziemy przez mniejszą inwestycję, będziemy wiedzieć, jak funkcjonuje ten program, jak ten schemat zadziała, wspólnie realizując go i z nami, i samorząd, i wykonawca, i potem jeszcze rozliczenie tego tej całej inwestycji, to będziemy wiedzieć, jak przejść też nawet do późniejszym czasie, do bardziej skomplikowanych wniosków. I teraz przykład takiego wniosku, który na pewno został odrzucony, bo nie znalazł się w tych wnioskach zaakceptowanych. Jeżeli w jednym wniosku mieliśmy złożone 44 odcinki dróg, wyremontowanie dwóch szkół, zbudowanie opieki senioralnej, zbudowanie żłobka, wyremontowanie, rewitalizacja parku, zbudowanie fontanny, położenie ścieżek rowerowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej, to proszę sobie wyobrazić, że tak musiałby być ogłoszony przetarg. Oznacza to, że zgłasza się firma, która realizuje te wszystkie zadania i na końcu jest rozliczana. Potknięcie się i niedokończenie jakiegokolwiek z elementów eliminuje z możliwości uzyskania dofinansowania. My o tym teraz bardzo często jeszcze raz powtarzamy, bo te wszystkie informacje były wcześniej, ale że ze względu na to, że program jest tak nowy, potrzebujemy tych indywidualnych spotkań z samorządami. W tym celu jest utworzony specjalny, adresowany zespół Banku Gospodarstwa Krajowego, funkcjonujący na terenie całego kraju, zlokalizowany w miastach wojewódzkich, ale dostępny mobilnie dla każdego samorządu, żeby usiąść, żeby przejść przez wniosek, żeby popatrzeć na inwestycje, jak je najlepiej w kolejnych naborach też rozpisać, żeby jednak to dofinansowanie uzyskać i żeby to, co jest ważne dla lokalnych społeczności, było realizowane dzięki temu programowi. To od razu powiedzmy, jak powiedziała pani, w kolejnych naborach, to powiedzmy, kiedy kolejny nabór. Tak, kolejny nabór planujemy, żeby został ogłoszony na przełomie listopada, grudnia. To, co chcemy, żeby był krótszy okres składania, na pewno nie 6 tygodni, tak jak było w pierwszym, bo tam było wiele warunków też technicznych. Dzisiaj już po pierwsze, część wniosków jest przygotowanych i prawdopodobnie te, które nie uzyskały akceptacji, znajdą się w drugim naborze, więc ten okres przygotowywania będzie też krótszy. 3 tygodnie myślimy, że będzie ten okres na składanie
wniosków. Nauka, bo to są pilotażowe dwa pierwsze nabory, więc po pierwszym naborze wiemy, że trzeci wniosek chcemy, żeby również zawierał limit. W pierwszym naborze był trzeci wniosek bez limitu i być może był tą zachętą do złożenia w jednym wniosku wszystkich inwestycji, jakie są potrzebne danemu samorządowi. Dlatego trzy wnioski z określonym limitem. Jakie to będą limity, jeszcze dzisiaj ustalamy. Tak samo jak jaka będzie pula pieniędzy. Chciałam powiedzieć, i znowu 24 miliardy? Tego jeszcze nie wiemy, pani redaktor. Dzisiaj myślę, że lepiej będzie, że będziemy mieć cyklicznie nabory i uwalniane pewne kwoty, patrząc na zarówno dostępność rąk do pracy, ceny materiałów, i lepiej mieć rozplanowane to na dłuższy okres czasu, dobrze inwestycje, które nam są potrzebne, niż skumulowanie w jednym momencie, bo może nam to przełożyć się po prostu na ceny zarówno usług, jak i materiałów. I no właśnie, jest tak, i tu jeszcze to... chciałam o to dopytać, czy takie obawy są? No bo po pierwsze, czy tak jest, że zakładają gminy, że będą realizować te inwestycje ich miejscowe, lokalne, często małe firmy, bo taki byłby tego cel, się wydaje, też przy pomocy lokalnych pracowników, tak, a nie, nie wiem, dowożonych z nie wiadomo kąd, to po pierwsze. A po drugie, czy nie ma takich obaw, że właśnie nie starczy tych pieniędzy z PROMES ze względu na rosnące ceny towarów, usług, kłopoty z ich dostawami i za każdym razem wyższe ceny, jak już się udaje pozyskać? My w trakcie przygotowywania też samorządów do tego pierwszego naboru, obserwując to, jak wyglądają wzrastające ceny przede wszystkim materiałów, poprosiliśmy samorządy, żeby w tych składanych wnioskach już uwzględnić tak naprawdę trochę na zakładkę kwotę, o którą wnioskują, żeby potem tych pieniędzy po przetargu nie zabrakło, albo żeby ta różnica była zminimalizowana. Więc dzisiaj tym bardziej apelujemy, żeby to przygotowywanie się było do tych przetargów tak, żeby po pierwsze starczyło tych pieniędzy, i to, żebyśmy nie poszli bardzo mocno, że trzeba wszystkie przetargi w jednym momencie mieć ogłoszone, tylko lepiej przygotować się w rozłożeniu na czas, czyli drugi nabór, trzeci nabór, czwarty nabór, piąty nabór, które są najbardziej strategiczne, te inwestycje, i które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. A jak to jest z tymi firmami? Duże, małe, bo na pewno państwo macie tu już jakiś odzew informacji. Tak, w większości to są faktycznie firmy lokalne, szczególnie do tych mniejszych inwestycji, i to też ogromna szansa dla tych firm. Ja powiem szczerze tak, że jeżeli patrzymy na duże miejscowości, to faktycznie jest to... duża zajętość jest firm, szczególnie budowlanych. Kiedy idziemy już do mniejszych miejscowości, to jeszcze pół roku temu obserwowaliśmy, że wiele firm stało i dopytywało się przed urzędami, kiedy zaczniecie publiczne inwestycje, bo jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć te wyzwania, a za chwilę firmy nasze niestety będą musiały zająć się czymś innym, poświęcić się czemuś innemu, i nie będziemy mieć dla was też czasu. Pewno gdybyśmy szybciej z pewnymi procesami tutaj rozpoczęli, to te firmy już dzisiaj by były bardzo mocno zaangażowane w ten program, no ale wszystko ma swój czas. Więc myślę, że ta dostępność do firm w mniejszych miejscowościach też wygląda trochę inaczej niż w dużych miejscowościach, gdzie przede wszystkim są bardzo duże procesy budowlane i drogowe, szczególnie dróg tych dużych, krajowych. A kiedy będą ogłoszone przetargi? Na ogłoszenie przetargów samorządy mają od momentu otrzymania promesy wstępnej 6 miesięcy. To jest wystarczający czas do tego, żeby dobrze skonstruować SIFS, żeby dobrze się przygotować do przetargu, żeby zrobić rozpoznanie firm, które będą się zgłaszać też na ten przetarg. I oczywiście my jesteśmy też do dyspozycji, żeby pomóc, szczególnie tym małym firmom, bo ja zwrócę uwagę, że jest wiele bardzo małych samorządów, które od lat nie robiły żadnych inwestycji. To ogromna też szansa i dla nich, i dla tych lokalnych społeczności, dla budowania zrównoważonego rozwoju. Ja chyba nie jestem zbyt cierpliwa, ale jak słyszę 6 miesięcy, to wydaje mi się, no kiedyż te inwestycje się rozpoczną tak naprawdę? Gdzieś pewnie w połowie roku dopiero.
Wszystko będzie w swoim czasie, a potem będziemy tylko obserwować, jak pięknie one kwitną, rozwijają się, a potem będziemy je fantastycznie odbierać. No to też w połowie roku. Dziękuję bardzo. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Beata Daszyńska, muzyczka, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Anna Grabowska, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.